Dzisiejsza wystawa, jest to wystawa Łukasza Wodyńskiego. Jest nie tylko malarzem, rzeźbiarzem, jest fotografem, zajmuje się technikami multimedialnymi. W zasadzie moja rola na tym się tutaj kończy, bo pan Łukasz sam opowie o swojej wystawie. Dziękuję bardzo. Proszę. Słowo, którym się tytuł Global Warming, jest, tak jak sam tytuł wskazuje, formą ostrzeżenia. Stworzyłem pewną ideę, która miała na zasadzie przestrzeni działać na różne zmysły człowieka, atakować jego zmysły. Podobnie jak świat, który atakuje nas właściwie z każdej strony, który kreowaliśmy w dużej mierze i który kreują w tej chwili media, środki masowego przekazu, plus informacje, którymi jesteśmy zalewani właściwie każdego dnia. Właściwie jest ona ołtarzem współczesnej kultury, popkultury, gdzie finalną kompozycją jest kompozycja obrazów, która się składa z pięciu części. Ma ona tytuł Show, znajduje właściwie chyba cały zlepek wszystkiego, co można zobaczyć na ekranie w telewizji. Z tyłu znajdują się kompozycje multimedialne. Mamy jeszcze dodatkowy element, który jest właściwie do tego całego świata cyfrowego takim akcentem kończącej się cywilizacji, którą znamy, pewnego zagrożenia świata natury. Otwiera ona wystawę i zadaje bardzo ważne pytanie, co z przyszłością, naszej cywilizacji, co z przyszłością człowieka. Thank you.